to wszystko, co robimy i na co wydajemy pieniądze, to w nas jest taka refleksja, że żeby to robić dla korzyści mieszkańców. I tak naprawdę, czy to centrum przesiadkowe dzisiaj, które tutaj jest otwierane, czy ścieżka rowerowa z Grodziska, czy skrzyżowanie na ulicy Wygockiej w ramach tego projektu niskiej emisji, tak naprawdę to służy ludziom. Kolejny kawałek miasta, który został przywrócony mieszkańcom, bo to mówię, na to miejsce czekali mieszkańcy bardzo długo. Cieszymy się, że w nowoczesny sposób udało się przebudować, że można tutaj, mówię, i znaleźć ponad 40 miejsc do zaparkowania dla samochodów, ponad 20 dla rowerów, że jest wypożyczalnia rowerów, że całe otoczenie zostało tutaj wykonane no, architektonicznie tak, aby sprawiało przyjemność i wizualnie, i funkcjonalnie. Klient od razu wie, jaka jest cena, o której godzinie może wyjechać, kiedy jeździmy, także wszystko na plus. Centrum przesiadkowe jest jakby elementem drogi do pociągu. W związku z tym będziemy realizować zamysł centrum przesiadkowego i już dzisiaj projektujemy modernizację dworca w Oleśnie.